Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dla tych, którzy przypadkiem są pierwszy raz, wierzę, że nie jesteście przypadkiem, ale przedstawiam się, mam na imię Marek, nazywam się Kaczmarczyk, jestem z Dobrowy Górniczej i z Bereą walczymy od jakiegoś czasu w tematach poświęconych głównie tekstom biblijnym i staram się je badać, rozważać i przemyśliwać nad nimi z uwzględnieniem takiego narzędzia jak retoryka biblijna. Na pierwszym wykładzie była pokrótce przedstawiona i o co w niej chodzi, więc gdyby ktoś z Was przypadkiem czuł się zagubiony na dzisiejszych slajdach, to jakiś komentarz do tego znajdziecie na pierwszych wykładach, na pierwszym wykładzie. Oczywiście będę do Waszej dyspozycji, jeśli chodzi o jakieś szczegóły w przerwach i tak dalej. Mieliśmy dwa spotkania, takie, które jakby wprowadzały nas w tekst do Rzymian i tyle. No najwyższy czas przejść do samych fragmentów konkretnych w tekście do listu do Rzymian. Ale wiem, że powinniśmy zrobić chociażby minimalną powtórkę tego, co się działo w czasie tych ostatnich dwóch spotkań. Krzysiu mnie przestrzegał, żeby te powtórki nie były zbyt długie, bo w końcu nawet mi dwóch semestrów braknie na przedstawienie listu do Rzymian, więc krótko, ale musimy to jakoś parę rzeczy chociaż wyciągnąć z tych spotkań, które są za nami. W związku z tym plan na dzisiaj jest bardzo, bardzo prosty. Drobne przypomnienie podstawowych ustaleń z tego, co już jest za nami, a następnie przejdziemy przez warstwy pierwszą, drugą i trzecią. Dla osób, które nie wiedzą, co to za historia z warstwami i sekcjami, za chwileczkę pojawi się kompozycja, jak ją rozumie, całego listu do Rzymian i wtedy Wam pokażę, kto to nie pamięta, o co chodzi z sekcjami A, A1 i tak dalej i warstwa. Czyli mówiąc krótko, wchodzimy dzisiaj do tekstu. Nie przedłużajmy. Ustaliliśmy, że list do Rzymian daje świadectwo, że w społeczności rzymskiej mamy wyraźne dwie grupy. Pogano-chrześcijan i judeo-chrzześcijan. Duża część tego listu ukazuje, że pomiędzy tymi grupami dochodzi do poważnych tarć. Do głosu dochodzi pycha, wyniosłość, czasem pogarda. W końcówce listu ujawniają się również inne tematy, które również stają się kością niezgody pomiędzy jakimiś znowu dwoma grupami, które są opisane jako mocni i słabi. Ten drugi obszar niezgody związany jest z pewnymi formami pobożności i pewnego zrozumienia, na jakie zachowania dopuszcza ta wolność w Chrystusie, jaką Chrystus udziela jakby przez wierzącym, jaką po prostu wierzący mogą sobie w Chrystusie pozwolić. W związku z tym widzimy, że jest dość gorąco w tej społeczności i starałem się Wam pokazać, że te tarcia to objaw, to raczej przejawy całkiem głębokiego problemu i to, co się dzieje pomiędzy wierzącymi, w jakimś sensie uderza w jeden z podstawowych celów Boga odnośnie człowieka, a mianowicie tego, aby oprócz pojednania, jakie zyskuje, może zyskać w Chrystusie człowiek z Bogiem, aby też ludzie między sobą wierzący w Boga mieli jedność, mieli pokój między sobą, mogli razem oddawać Bogu cześć. To, co się dzieje pomiędzy wierzącymi w Rzymie, zdaje się po prostu zupełnie zaprzeczać temu celowi Boga i jest jakby na kierunku, aby go całkowicie wywrócić. Chciałem Wam dać znać, że Paweł pod koniec listu
w 15, 5 do 12 wyraził ten cel, którego wydaje się, że wierzący w Rzymie jakby nie do końca byli świadomi, a przynajmniej nie docierało to do nich z odpowiednią siłą, wyraził Paweł bardzo mocno. I chciałbym teraz szybciutko przeczytać. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnicy dane Ojcom, i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się, poganie, z Jego ludem. I znowu chwalcie Pana, wszyscy poganie, i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu, Izajasz powiada, wyrośnie odrość zmiańskiego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. Już teraz może zwrócę uwagę, bo to powróci nam jakby przy omawianiu fragmentów dzisiejszych. Paweł bierze teksty prorockie ze Starego Testamentu, aby pokazać perspektywę docelową wierzącym już po śmierci Chrystusa. Czyli mówiąc krótko, Paweł czerpie ze Starego Testamentu wizję odnośnie tego, co jeszcze nie nastało, a raptem wydarzenie Chrystusa, to co Chrystus zrobił, daje temu jakby początek dopiero. Tak? To jest kwestia, jak patrzymy na Stary Testament, jak wielu wierzących nowotestamentowych patrzy na Stary Testament. O tym jeszcze będę chciał się z Wami jakąś refleksją podzielić dzisiaj. Mam nadzieję, że zdążę. Dobrze. Czyli taki jest jeden z celów, jaki jest do osiągnięcia, kiedy ktoś zwraca się do Chrystusa, zwraca się do Boga w Chrystusie. Tak? Aby miał pokój również z innymi wierzącymi, a to, co się dzieje w Rzymie, niestety jest jakby zaprzeczeniem aktualnie tego, a jeżeli nie zaprzeczeniem, to są na kursie, aby ten projekt zepsuć. Powiedziałem Wam troszeczkę o strukturze zboru, czy jakby wierzących w Rzymie. Pokazałem Wam tylko to kółeczko, oczywiście nie ma nic wspólnego z liczbowym podziałem, ale że istotnymi osobami, które są w tej społeczności, to są judeochrześcijanie i poganochrześcijanie. I jak wiemy z Rzymian 16, część poganochrześcijan ma podobne wyczucie Ewangelii jak Paweł i część poganochrześcijan i część judeochrześcijan jakby idą razem ręka w rękę z Pawłem w jego rozpoznaniu Ewangelii. Być może po części z tego powodu, że byli z nim w kontakcie i mogli się uczyć od niego, a być może też z takiego powodu, że w innym jakby środowisku jednak osiągnęli podobne rozpoznanie kierunku Ewangelii. Paweł, przemawiając do społeczności w Rzymie, wspiera się właśnie na tych, którzy są jakby po jego stronie odnośnie rozpoznania Ewangelii i apeluje do tych grup judeochrześcijan, i judeochrześcijan, i poganochrześcijan, którzy nie dojrzeli jeszcze dojść do rozpoznania, w jakim kierunku prowadzi Ewangelia, w jakim kierunku prowadzi ich Chrystus i nakręcają spiralę tarć pomiędzy tymi dwoma środowiskami, głównie na tle przywództwa, na tle przewodzenia w Rzymie pośród chrześcijan. Wydaje się, że część judeochrześcijan w społeczności żydowskiej jeszcze dość mocno jest w tej swojej starej tradycji mentalnie o wartości Izraela, czy wręcz wyłączności Izraela jako drogi do społeczności z Bogiem, do pojednania z Bogiem i tej idei wyłączności Izraela jako ludu Bożego. W związku z tym możemy przypuszczać, że uznają, że każdy potencjalny poganin, który chce się zbliżyć do Boga, powinien przejść wcześniej na judaizm, powinien wziąć prawo, przykazania prawa jako swoje własne i zacząć je spełniać. No Paweł wydaje się, że dość skutecznie i obszernie rozbija ten tradycyjny pogląd w tym liście, nie tylko w tym liście,
No i mówiąc krótko, pokazuje, że w Chrystusie droga jest w pewnym sensie prostsza, chociaż niezupełnie każdy, kto jest wierzącym od dłuższego czasu, może to powiedzieć, że po prostu życie z Bogiem jest czymś zupełnie prostym, tak? No aż tak dobrze nie jest. Jednak troszeczkę walczymy, jednak troszeczkę się zmagamy, jednak potykamy się i sprawa nie jest zupełnie prosta. Podsumowując, powiedziałem wam, że moja optyka na ten list jest taka, że ten list jest interwencyjny, że można go określić jako wypowiedź motywującą i korygującą zarazem. Motywującą, zaraz się wyjaśni dlaczego. Cel Pawła jest taki, aby zachęcić wiernych do oparcia się na Bogu bardziej, a nie szukać dróg usprawiedliwienia, które stoją na człowieku, jakby na jego siłach. To jest ta polemika z usprawiedliwieniem przez uczynki prawa. I oczywiście próbą doprowadzenia do jedności, poczucia współudziału w Chrystusie wszystkich wierzących, którzy są w Rzymie. Ewidentnie list do Rzymian jest bardziej skoncentrowany na wymiarze praktycznym, czyli jak ostatecznie wierzący mają sobie poukładać w głowie to poddanie Chrystusowi tak, aby ich życie było odzwierciedleniem oddania Chrystusowi, poddania Bogu i było służbą dla Boga. I jeszcze kolejny wniosek, taki dość istotny. Ewidentnie w dialogu Pawła w tym liście z odbiorcami bardzo ważną grupą odbiorców są judeochrześcijanie i kiedy to uwzględnimy, wydaje się, że część wypowiedzi Pawła jest po prostu bardziej czytelnych, bardziej jakoś sensownie umocowanych w jego sensownej osi jakby wywodu całego. Co mnie miło zaskoczyło, kiedy analizowałem ten tekst, ostatecznym argumentem Pawła do odbiorców jest argument pozytywny. To miłość Boga, determinacja Boga, aby pozyskać człowieka, która zostaje jakby najpełniej opisana w rozdziale 8, jest tym zasadniczym argumentem do tego, aby chrześcijanie zaufali wierności Boga i sami swoje życie prowadzili tak, aby było wierną służbą Bogu. To jest jakby główny sposób zachęty i wezwania. Choć Bóg jest przedstawiony w liście do Rzymian zarówno jako ten, który udziela łaski, jak i ten, który udziela sądu, również tym najbliższym. Tak? Czyli jest powiedziane wyraźnie, że Bóg nie ma względu na osobę i to jest podkreślone wprost w tym liście. To jednak argumentacją za tym, aby umotywować wierzących w Rzymie do wytrwałości, jest właśnie argument z miłości Chrystusa, z tego, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Tak? To jest ten główny, jeden z elementów i w tej przekonaniu o wierności Chrystusa, o wierności Boga, wierzący mogą trwać w nadziei, w pewnej jakby nadziei, odnośnie tego, że we właściwym czasie spotkają się z Bogiem, a wierzący po drugiej stronie będą stanowić społeczność braci, sióstr z Chrystusem jako bratem, synem Ojca pierworodnym. Tak? Dobrze, pokazałem wam, jak ten list jest skomponowany według mnie. I ponieważ główne części jego tematyczne nie pokrywają się z rozdziałami, dlatego nazwałem je sekcjami. I pokazałem wam, że całość tego listu kręci się wokół rozdziału, który jest jeden fajnym przypadkiem, takim, że po prostu sekcja pokrywa się z granicami rozdziału, jaki mamy w Bibliach, to jest rozdział 8. Główna argumentacja Pawła, rozbijająca różne przeszkody i błędy i też motywująca do odpowiednich postaw, to są dwie części oznaczone sekcjami D i D1. To jest w granicach od 1.18 do 7.25, pierwszy duży blok i drugi od 9.1 do 15.13. Pokazałem wam też pewną zasadę, jeśli chodzi o takie równoległe ustawienie tematyczne, że przy takiej kompozycji
powtórzenia się myśli, jakby tematów równoległych. Akcent pada na to, co jest ostatnim elementem. Stąd wnioskowałem właśnie, że List do Rzymian dużo bardziej skupia się na praktyce życia, właściwej praktyce życia. W tych pierwszych częściach Paweł toczy bardziej taki wywód biblijny, teologiczny, argumentacja, która zbija pewne błędne koncepcje, a w tych sekwencjach B2 i B1 pokazuje, jak w związku z tym powinno wyglądać życie wierzących. Dobrze. Na ostatnim spotkaniu, dzisiaj zajmiemy się właśnie, powiedziałem, trzema warstwami, czyli tą sekcją A1, tą parą, drugą parą i trzecią parą. Mam nadzieję, że zdążę, że pary mi w blisku zabraknie. W związku z tym będziemy po prostu troszeczkę tam jakoś... ja będę musiał się jakoś tak sprężać sensownie, żeby się nam to się wszystko udało. Bo te trzy warstwy mają pewną wspólną cechę, która odróżnia je troszeczkę od tych części, które stanowią główną argumentację Pawła. I zaraz o tym powiem. Przypomnijmy jeszcze parę drobiazgów z ostatniego naszego wykładu. Przedstawiłem wam przynajmniej parę takich terminów, określeń, które starają się jakby ruszyć troszeczkę z miejsca, z ich jakby najczęściej jakby sposobu, z ich najczęstszego sposobu rozumienia, czy jakby tych znaczeń, jakie im przypisujemy. Chciałem zwrócić waszą uwagę na to, że sprawiedliwość w tekstach starotestamentowych, sprawiedliwość Boga, nie ogranicza się do sprawiedliwości sądowniczej, do tego, że Bóg jest sędzią, prawodawcą i tym, który egzekwuje ewentualne kary dla tych, którzy jakieś prawo, jego prawo po prostu łamią. W dużej mierze sprawiedliwość Boga w tekstach Starego Testamentu pojawia się jako synonim wierności Boga, jego niezawodności, ale też jako synonim miłości, miłosierdzia, dobroci lub ratunku nawet. To jest istotne, bo jak sądzę, w wielu miejscach w Nowym Testamencie, tak jak w Starym Testamencie, autorzy używają tego terminu właśnie niekoniecznie w tym jednym sądowniczym wymiarze, ale mam wrażenie, że być może nawet częściej w tych wymiarach zdecydowanie bardziej pozytywnych. Dałem wam znać, że Paweł jest łobuzem dla nas, ponieważ używa terminu prawo, nie sygnalizując tego w różnych terminach, w różnych znaczeniach. Pokazałem wam, że w liście do Rzymian prawdopodobnie mamy przynajmniej trzy podstawowe znaczenia prawo. Prawo jako pięcioksiąg, prawo jako rzeczywisty kodeks prawa otrzymany na Synaju, a potem prawo, które wiąże się z kodeksem prawa, ale jest w pewnym sensie rozbudowane o nauki tradycji, które jakby miały za cel chronić wręcz, żeby to prawo rdzenne nie zostało naruszone, ale gdzieś po drodze jeszcze w tej tradycji pojawiło się pewne fatalne rozpoznanie jego sensu i roli i na tej podstawie gdzieś tam, w którymś momencie, już w czasach Pawła, a chyba i wcześniej, pojawia się idea usprawiedliwienia przez uczynki prawa. Czyli mówiąc krótko, gdzieś wśród Żydów rozwinęła się nauka, że jeśli będą tylko skrupulatnie trzymać się prawa i go wypełniać, to nawet jeśli ich zaufanie do Boga nie będzie takie, powiedziałbym, całkiem szczere, bądź może nawet go nie będzie, to jednak ze względu na fakt tej wierności tym przykazaniom, Bóg ostatecznie po prostu mówi, no przyjąć, tak? Otrzyma status sprawiedliwego. No i wydaje się, że to jest ten pogląd, z którym Paweł oczywiście zdecydowanie polemizuje, wyklucza go jako ludzką ścieżkę, a nie Bożą ścieżkę do sprawiedliwości. Przedyskutowaliśmy również bardzo krótko, może za krótko, ale jednak pewną ideę usprawiedliwienia z wiary jako skrótu myślowego. Przeszliśmy przez księgę Habakuka i
starałem się wam pokazać, że prawdopodobnie ten skrót myślowy, usprawiedliwienie przez wiarę, czy sprawiedliwy z wiary, w istocie jest wyrażeniem idei takiej, że sprawiedliwy opiera się na wierności Boga, a przez swoją odpowiedź zaufania Bogu dopełnia jakby zaproszenia, jakie Bóg kieruje do człowieka. Tak? Czyli to usprawiedliwienie przez wiarę jest właściwie pewnym połączeniem tego, że ktoś rozumie, że usprawiedliwienie dokonuje się tylko i wyłącznie ze względu na to, że Bóg jest jaki jest i chce dać człowiekowi wybawienie, a człowiek wchodzi w tą relację przez akt zaufania Bogu. Nie będziemy oczywiście tego wszystkiego powtarzać, musimy przejść przez to krótko. Przy tej okazji również dyskutowaliśmy o tym, czy Paweł wyznawał, czy był zwolennikiem dwóch ekonomii zbawienia, czy też tylko jednej. Dwóch ekonomii, czyli na przykład takiej, która mówi, że od czasów Chrystusa wiara jest tym czynnikiem kluczowym, który sprawia, że Bóg przyjmuje nas i jedna się z nami dzięki Chrystusowi. A drugą tą ekonomią miałoby być to, że wcześniej, przed Chrystusem, Izrael właśnie mógł zyskiwać, Żydzi mogli zyskać usprawiedliwienie, status sprawiedliwego właśnie przez wypełnianie uczynków prawa. Wydaje mi się, tak moim zdaniem prowadzą list Rzymian i Galacjan, że taka idea u Pawła w ogóle w głowie się nie gnieździła. Paweł wyraźnie moim zdaniem ma przekonanie o jednej jedynej ekonomii zbawienia, gdyż, jak argumentuje w liście do Galacjan, prawo po prostu przyszło później, zanim na przykład Abraham został uznany za sprawiedliwego i w ogóle nie miało takiej funkcji, aby być narzędziem do usprawiedliwienia. Okej, okay, nie będziemy tego ciągnąć. Prawo nigdy nie było drogą do usprawiedliwienia, w tym sensie, że człowiek mógł liczyć wyłącznie na własne siły i oczekiwać od Boga usprawiedliwienia jako zapłaty. I to jest ten element, który czasami się pojawia do dzisiaj w nas, że zaczynamy od tego, że Bogu ufamy, albo w końcu się jakoś przełamujemy i odpuszczamy. Wiemy, że już sam nie potrafimy uciągnąć, natomiast po jakimś tam czasie chodzenia z Bogiem dochodzimy do wniosku, że no jednak nie jesteśmy tacy źli, co nie? I nagle nam się włącza szybciutko jakiś taki przełącznik. Mówi, no to jednak Bóg mnie powinien przyjąć, bo jestem niezły, tak? No i gdzieś lądujemy tutaj, gdzieś już blisko, tak? Oczywiście, że się zmieniamy i daj Panie Boże, byśmy się zmieniali jak najlepszych pod Jego wpływem i razem z Nim. Natomiast ten przełącznik musi być w naszej głowie pod dużą kontrolą naszą, aby nam się jednak nie włączał, bo fajnie, że jesteśmy lepsi, fajnie, że pracujemy nad sobą, fajnie, że dajemy Bogu nad sobą pracować. Natomiast usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem nie jest w żadnym wypadku kwestią zapłaty dla nas za cokolwiek. Dobrze. Zanim wejdziemy w tekst, muszę jednak popełnić parę uwag wstępnych, ponieważ no, są takie pewne ogólne jakby warunki do tego, że po prostu no, te uwagi muszę wyartykułować. No. Kiedy mamy tekst o charakterze takim paralelnym, czyli jakby rozrzucone po tekście fragmenty są ze sobą w dialogach i kiedy się te dialogi zobaczy i się te fragmenty ze sobą zbierze, no to zaczynają te teksty jakoś lepiej ze sobą, nie tylko ze sobą dyskutować, ale my w odbiorze zaczynamy jakby więcej widzieć. No i jest zawsze problem, czy taki tekst, który jest tak poukładany, omawiać liniowo, czyli tak jak idzie, czy też właśnie omawiać warstwowo. No i zdecydowałem, że jednak dzisiaj przejdziemy przez te fragmenty, które są na skrajach tego listu, warstwowo. Dlaczego? Ponieważ klimat w tych, w
tych warstwach klimat dyskusji, rozmowy Pawła z odbiorcami jest zupełnie w innym, jest innym klimatem niż to, co się dzieje tutaj w czasie jego głównej dyskusji i w czasie jego bardzo czasami krytycznych uwag, wypowiedzi. Tutaj, w tych pierwszych częściach, pierwszych rozumianych tak na ten sposób taki horyzontalny, czyli tych par skrajnych, właściwie gdyby nie drobne rzeczy gdzieś tam na końcu, to byśmy nawet nie wiedzieli, że z Bur ma jakiekolwiek problemy. Więc zdecydowałem się, że jednak zrobimy to w taki sposób. Jest problem. Problem z takim omawianiem tekstu następujący. Otóż fragmenty końcowe dość istotnie czerpią z treści, które się pojawiają w środku. Czasem są to już bardzo takie miękkie aluzje, bądź są to pewne podsumowania pewnych idei, które się gdzieś tutaj rozwinęły i gdybyśmy przeszli cały list sznurkiem, czytając fragmenty końcowe, wiele byśmy sami wysłyszeli. Aluzji, powrotów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja teraz opowiem wam to właśnie warstwami, niestety nie będziecie mogli sobie jakby sami przypominać tych rzeczy. Chyba, żebyście przeczytali ten list ostatnio. No, byście sobie coś tam przypomnieli. Ale taki jest mankament takiego przejścia, tak? Ponieważ generalnie wam opowiedziałem, w jakim kierunku ten list zmierza, jaka jest dyskusja i o czym się tu, co tu się dzieje generalnie w tej części argumentacji. Właśnie, miałem wam przypomnieć, a nie przypomniałem, to jeszcze raz. Główna część argumentacji, ta część D i D1, składa się z takich czterech kawałków. Pierwsza para skupia się na takich ideach, które można wyrazić jakby na dwa sposoby. Wypełnienie prawa w Chrystusie, wypełnienie prawa, bo Ewangelia, bo wiara zostaje, jest udziałem wielu ludów, tak? Nie tylko Żydów. Ale też ta pierwsza para przedstawia Boga, Chrystusa, jako kogoś niezawodnego, wiernego, który właśnie spełnia obietnicę. Druga para to praktyka życia i pokazanie, jakby wezwanie do człowieka wierzącego, do wierności, wytrwałego życia w oddaniu Bogu, ale też idea spełnienia się prawa w sferze moralnej przez to, że wierzący w Chrystusa żyją pod Jego prawem, czyli pod prawem dobra i miłości. Tak? W tym sensie nagle jakby na inny sposób w sferze moralnej ich życie spełnia prawo. Dobrze. Czyli przypomniało nam się mniej więcej z grubsza kierunki tych głównych części argumentacji Pawła. Dobrze, to teraz już wiecie, czego nie będziecie mogli wyczytać sami z siebie, kiedy przejdziemy do tych fragmentów. Ja parę rzeczy być może przypomnę, ale to są rzeczy, które gdzieś ożyją w was, mam nadzieję, kiedy będziecie sobie czytać list do Rzymian i będzie jakby powolutku wam się odświeżać różne tematy, które gdzieś się w nim przewijały, a delikatnie zostały tylko zaznaczone w sekcjach początkowych i sekcjach końcowych. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że Paweł generalnie ma taki sposób przemawiania do odbiorców w kontekście takim, że list jest interwencyjny, że przeplata wypowiedzi afirmacyjne, pochwały, uznania z wypowiedziami krytycznymi. Tak? Czasem krytykuje wszystkich równo. Czasem tylko jedną grupę, a drugiej, że tak powiem, mówi, jesteście fajni. Czasem dokładnie dokonuje obrotu i drugiej teraz, że tak powiem, dołoży, a tamtą jakoś pochwali za to, czy coś innego. W wielu wypadkach, kiedy zależy mu na tym, aby jedni i drudzy uznali jakby swój współudział, przedstawia ich razem, na sposób pozytywny, w jakimś tam konkretnym aspekcie. Taki ma sposób jakby przechodzenia w swojej argumentacji i to jest coś, co dobrze jakby wiedzieć, bo oprócz tego przy okazji tej argumentacji Pawła, no Paweł używa
Tak, afirmacje powiedziałem, krytyki. Czasami używa wykładu, objaśnienia, ilustracje. Tego akurat w tych częściach skrajnych raczej nie będzie. Często używa przykładu do przemówienia, do rozsądku swoim odbiorcom. Czasem stara się ich włączyć i zaangażować do działania, które ma w jakiś sposób przełamać impas w ich stosunkach, w ich jakby sposobie odnoszenia się do drugiej strony, w której są w sporze. Dobrze. Czyli cały list można powiedzieć tak, o ile części tej głównej argumentacji są bardzo mocno nasycone tekstami krytycznymi, o tyle części skrajne i fragment centralny właściwie takiej ostrej krytyki są pozbawione. Gdyby nie minimalne, drobne wstawki, pojedyncze wersety, tak, w sekcji C1 i B1, to moglibyśmy powiedzieć, że właściwie społeczność nie ma najmniejszego problemu. Gdybyśmy przeczytali ten list tak, z rozdziałem 8, bez tych dwóch, to w ogóle byśmy nie wyczuli, że ta grupa wierzących ma jakikolwiek poważny problem. Dobrze. Z listem do Rzymian mamy problem, ponieważ chcę wam opowiedzieć o tych skrajnych elementach, no to niestety mamy z listem do Rzymian problem natury obiektywnej. Otóż list do Rzymian w świadectwach, czyli w takich ważnych tekstach, które się zachowały do naszego czasu, okazuje się, że ma wiele zakończeń. Nie ma jednego zakończenia. To kłopot dla mnie, ponieważ to pytanie jest, czy ta kompozycja, którą wam zaproponowałem, jest wiarygodna, tak? Jedną z takich cząstek wędrujących, to jest doksologia, która kończy ten cały list. To jest raptem parę wersetów, ale w różnych świadectwach, które przetrwały do dzisiaj, pojawia się w różnych miejscach. W tym przekładzie, jakim być może często korzystacie, ja z niego korzystam, Brytyjka, doksologię mamy na końcu, a przed nim jest werset 16-24 i tam ten werset jest. Zajmijmy się teraz tylko doksologią. Są takie świadectwa, które umieszczają doksologię po 14.23, tak? Czyli dość wysoko, ale też po 15.33. Są takie, które mają dwa razy ją powtórzoną, tak? W końcówce 14 i w końcówce 15 rozdziału. Przy czym jest całkowity brak 16 rozdziału, jeśli chodzi o tę część pozdrowień. No i mamy taki tekst, który też powtarza tą doksologię, ale w innej konfiguracji. Werset 24, 16-24, to też taki werset, który w różnych miejscach się pojawia, a raz znika zupełnie. Osobiście po przeglądzie tych jakby sygnałów doszedłem do wniosku, że sprawdzę po prostu, czy taka intuicja, jaka poprowadziła tłumaczy Biblii Brytyjskiej, ale też taka intuicja, trzeba powiedzieć, że jest zachowana na przykład w nowym przykładzie dynamiczny nazwanie. Tak, Vocatio teraz wydaje, tak? Chyba nowy przykład dynamiczny. Oni również zachowali jakby ten tradycyjny w jakimś sensie porządek tych cząstek tekstu. Biblia Ligi Biblijnej również zachowała je, zaznaczając, że istnieją po prostu manuskrypty, które po prostu się troszeczkę inaczej mają inne ułożenia. Pracowałem na takim tradycyjnym tekście, który po prostu poddaje nam Brytyjka i chciałem sprawdzić, czy to się zachowa z perspektywy retoryki biblijnej tak, że to będzie do rozwiązania i będzie mieć jakąś harmonijną kompozycję. Odpowiedź brzmi tak, to się dało rozwiązać. W związku z tym niektóre rozwiązania, które tutaj są, wydają mi się zupełnie jakby
związku z tym wadliwe. Ale być może, że znalazłoby się jeszcze jakieś inne rozwiązanie, które być może też by tą zasady retoryki spełniło. Ale ja go nie sprawdzałem, także was uprzedzam, żebyście się nie gniewali, że po prostu przedstawiam wam tylko jedną wersję prawdy, a nie od razu kilka. Dobrze. Czy macie jakieś pytania? Pytania na teraz, bo jak nie, to przerąbane, idziemy do tekstu. Dobrze. No to idziemy do tekstu, no co mam zrobić. Warstwa pierwsza, sekcja A i A1. Na pierwszym wykładzie zestawiłem wam te teksty ze sobą, aby wam jakby zaargumentować za tym, że generalnie i w jednej części, i w drugiej jest cała grupa takich tematów, które no, pojawiają się właśnie w tym miejscu, na relatywnie małych obszarach odcinka i niekoniecznie są w takiej wyrazistej postaci obecne gdzie indziej, razem tak blisko siebie. I to jakby przemawiało za tym, że po prostu połączyłem je jako tematycznie zbieżne. Co je łączy? Przypomnijmy krótko, w obydwu miejscach widzimy Pawła jako zwiastun Ewangelii i generalnie samo rozgłaszanie Ewangelii jako temat się pojawia w obydwu dwóch częściach. Właściwie to chyba powinniśmy to przeczytać, co? Byłoby lepiej. A, wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Jak idziemy z tekstami, to... Podejdź dalej, nie każdy sobie weźmie jedną część, mam nadzieję, że dla was starczy. To są krótkie wydruki tylko tych tekstów, które dzisiaj będziemy, mam nadzieję, omawiać. Niestety są w postaci brzydkiej, czyli z zaznaczeniem ich kompozycji, tak jak ja widzę tą kompozycję. Co jeszcze? Tu jeszcze może zrobimy, dobrze, przeczytam. I niestety numeracja nie jest od jedynki, wybaczcie, bo to jest wyciąg z jakiegoś tam dokumentu. Macie tylko parę tych karteczek ze sobą. To będą teksty jakby główne, z którymi dzisiaj będziemy pracować. I to jest tylko tyle. Starczyło wam tam jakoś? Jest chyba szansa. Dobrze, to pozwólcie, że przeczytam pierwszy fragment. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. O synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha oświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Zanim przeczytam drugą część, chciałbym wam przypomnieć jedną historię. Starczyło? Nie starczyło? Starczyło idealnie. Okej. Okay. Dobrze. Chciałem wam jakby przypomnieć jedną rzecz. Prawdopodobnie o tym wiecie, ale lepiej to powiedzieć. Czasami listy mają po prostu pewne konwencjonalne zwroty. Tak? Drogi synu, droga Jadziu i tak dalej. Wstęp i tak dalej, pozdrowienia w pierwszych słowach, zatem przede wszystkim. Oczywiście nikt teraz takich maili nie pisze. Maili powiedziałem. Dobra. I rzecz polega na tym, że wydaje nam się, że to po prostu niektóre rzeczy są po prostu takim konwencją, zwyczajem i, no i jakoś trzeba przebrnąć przez tą część taką stałą, oficjalną. Nawet jeżeli jest ciepłym zwrotem do kogoś bliskiego. Wydaje się, że w listach Nowego Testamentu mam raczej pewność, że w listach Pawła i Piotra na pewno, przypuszczam, że z innymi mogłoby być podobnie, wprowadzenia do tych listów, wstępy nie są żadną prostą formalnością. Te teksty w sposób niesłychanie teksty wprowadzające. Te powitania, pozdrowienia wstępne, one od początku są w jakimś sensie już zakodowane pod treści,
które będą autora interesować, które są ważne, związane z tymi problemami, jakie spowodowały, że cały list powstał. W związku z tym funkcjonują bardziej jak pewien taki wyciąg, ekstrakt z całego materiału listu, czy pewna soczewka, w której w sposób oczywiście bardzo skrótowy, przez to może jakby właśnie niedopowiedziany, dla niektórych może nawet trochę enigmatyczny, ale funkcjonują bardzo ważne stwierdzenia, które w całym liście są istotne. I tutaj będzie właśnie tak samo. Pewne zwykłe sformułowania, które możemy po prostu zaakceptować, przyjąć, możemy się z nimi po prostu zgodzić, są bardzo mocno ukierunkowane na już te cele, jakie Paweł sobie stawia, tak, odnośnie odbiorców. Czyli Paweł nie marnuje materiału swojego piśmiennego, tak, na czym pisze, na jakieś rzeczy zupełnie oderwane od celu podstawowego, jaki sobie stawia, a mianowicie spowodować dobrą zmianę u odbiorców, tutaj jeśli chodzi o społeczność wierzących w Rzymie. Dobrze. Pozwólcie, że przypomnę teraz fragment po drugiej stronie. 16:25 i dalej. A temu, który ma moc twierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Tutaj macie proste teksty z Brytyjki. To, co żeście otrzymali na wydrukach, jest już zepsute przeze mnie, przepraszam. Tam już jest sporo interwencji z tekstów greckich i interlinii i czasami troszeczkę interwencja, przekład niektórych rzeczy, ponieważ czasami tłumaczę ze sobie wiadomych powodów, czasami zmieniają pewne porządki, które akurat przy zastanawianiu się nad kompozycją mają znaczenie, a czasami też dodają jakieś słowa, które niekoniecznie muszą być dodane. Czasami przez to zmieniając troszeczkę zabarwienie bądź wymowę wypowiedzi autora. Dobrze. To w takim razie, co się pojawiło w obydwu tekstach? Paweł jako zwiastun Ewangelii, generalnie samo rozgłaszanie Ewangelii. Widzimy Pawła jako sługę Jezusa Chrystusa, Ewangelia oparta na zwiastowaniu Pana, to było w tej drugim fragmencie. Czyli Jezus Chrystus gdzieś jest cały czas jakby w tej Ewangelii połączony ze zwiastowaniem samym. Ewangelia jest od Boga, jest Jego i w jakimś sensie pod Jego nadzorem spełnia się i ujawnia. Pisma proroków w obydwu miejscach się pojawiają. Widzimy, że Ewangelia była wcześniej zapowiedziana i pojawia się motyw posłuszeństwa wiary dla wszystkich ludów. Co różni mniej więcej te dwie części tekstu? W pierwszym fragmencie pojawia się powołanie apostolskie. Pytanie, co autor miał na myśli. Podkreślenie dwoistej natury Chrystusa pojawia się w pierwszym fragmencie. Jest zaznaczone, że jest i z linii Dawida po ludzku, według ciała, i z linii Boga, Syn Boży w mocy Ducha. Właśnie tutaj już pokazuje, że niektórzy widzą tutaj w tej zdolności do powstania z martwych właśnie moc ducha. Widzimy też zwiastowanie samego Pana Jezusa w tym drugim fragmencie. Wyjaśnię to troszeczkę, jak tam dojdziemy. Oraz pojawia się mądrość Boga. Czyli są pewne różnice, ale jest całkiem niemały zbiór, jak na takie małe fragmenty, rzeczy bardzo ze sobą pokrewnych. No dobrze, to teraz czas się przyjrzeć pierwszemu fragmentowi troszeczkę bliżej. I to już jest to, co macie na wydrukach. Kursywą tutaj zaznaczam miejsca, gdzie ja troszeczkę interweniuję w przekład. Wy macie tam troszeczkę czasami skreślone rzeczy, czasami w nawiasie się coś pojawia jako zmiana i z jakimś tam komentarzem w przepisie, co tam się właściwie wydarzyło z mojej strony. Hmm.
Co będziemy robić przy tych tekstach, które będę wyświetlał? Po pierwsze, będę chciał każdy z tych tekstów przeczytać jak najbardziej w kontekście. Czyli skoro ustaliliśmy kontekst, co Paweł chce zrobić i jaka jest sytuacja odbiorców, to postaramy się przyjrzeć tym wypowiedziom, które zawierają po prostu kolejne teksty i spróbować je odczytać właśnie w tym kontekście. Czyli nie będziemy patrzeć na fragment Paweł, sługa Jezusa. No i teraz będzie studium słowa sługa. Nie będzie studium słowa sługa. Ale zastanowimy się, dlaczego Paweł w tym miejscu przedstawia się jako sługa. Jak to się ma do kontekstu? Tak? Co może Paweł chcieć przez to uzyskać u odbiorców? I tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Po pierwsze, zacznijmy od tego, jaka jest kompozycja całości. Pokazuję Wam coś, co jest złożone właściwie z takich dwóch warstw. Tak? Dwie warstwy. Jest pierwsza i część centralna. Zwróćcie uwagę, że na krawędziach Paweł pojawia się jako powołany na apostoła, a tutaj jest powrót otrzymać łaskę i apostolstwo. Czyli pewien motyw posłannictwa się pojawia na krawędziach. Jako para do tego pojawia się wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Boga. Tak? Wyznaczony do zwiastowania Ewangelii, która jest Boga. A tutaj na dole, w wersecie 5b, abyśmy przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody dla Jego imienia. Czyli znowu się pojawia jakby ta służba zwiastowania wiary i tego, że wiara jest czymś, czemu dobrze byłoby pozostać wiernym, posłusznym, mocniejsze słowo, i aby taką postawę zyskały wszystkie narody. I ta aktywność znowu jest połączona z imieniem Jego. Domyślamy się, że chodzi o imię Boga w jakimś sensie, tak? Chociaż trzeba by powiedzieć, że liniowo o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody dla imienia Jego. Tak? Choć tutaj mamy Ewangelię Boga, to trzeba powiedzieć, że tutaj imię Jego liniowo wcale nie jest tak łatwo do powiązania z Bogiem Ojcem, tak? Ale wydaje się, że liniowo szłoby za Chrystusem. I teraz jest wybór, tak? Ale do imienia jeszcze wrócimy. Dobrze. Nie możemy przejść zbyt wolno przez te teksty. W związku z tym pozwólcie, że pozwolę sobie właśnie na kilka takich komentarzy do tego tekstu. Widzimy, że na zewnątrz mamy właśnie apostolstwo, misję, przesłanie, zwiastowania Ewangelii. Ewangelii, która jest od Boga, która w jakimś sensie jest związana ze służbą Chrystusowi, tak? Bo jest powołany jako sługa. W Grece mamy słówko, które być może lepiej byłoby oddać jako niewolnik. Niewolnik. W środku natomiast zwróćcie uwagę, że mamy taką dość obszerną, rozbudowaną prezentację tego, a raczej kogoś, kto jest sednem Ewangelii w ogóle. Sam w sobie jest tą dobrą nowiną. Czyli wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Boga, którą przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który został ustanowiony Synem Bożym w mocy według Ducha Uświęcenia przez Zmartwychwstanie. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Cały szereg tytułów, określeń w odniesieniu do Jezusa, który wydaje się tutaj być właśnie podmiotem, ale jakby tym sednem Ewangelii, dobrej nowiny. I w samym środku tej wypowiedzi widzimy, że Paweł z jakiegoś powodu zbiera te dwa wymiary Chrystusa, czyli to, że jest potomkiem Dawida według ciała
ale też jest Synem Bożym, domyślamy się już nad wszystkimi, według Ducha Uświęcenia przez zmartwychwstanie. I można sobie zadać pytanie, no ładny tekst o Chrystusie, dużo o nim mówi, ale po co to Pawłowi w tym liście? Otóż wiemy, że jest spór. Otóż wiemy, że jedni drugim odmawiają współudziału. Paweł od samego początku stara się właśnie przez przykład samego Chrystusa pokazać, że Boży plan jest bardziej złożony niż wyobrażenia odbiorców o tym planie. I widzi, pokazuje, że sam Chrystus nie spadł z nieba jako Syn Boży, ale jednak z woli Bożej narodził się w konkretnym ludzie, jest potomkiem według ciała właśnie Izraelitą, czy powinna powiedzieć bardziej współcześnie Żydem, i jest jednocześnie Synem Bożym. Tak? Pewne rysy, które Paweł tutaj tworzy, pewne wizerunki, one są miękkie, ale już biorą udział powolutku w dyskusji, przygotowują grunt do pewnej jakby budowania świadomości odbiorców, tak? Pokazują, że to sam Bóg wybrał taką drogę dla Chrystusa i ci pogano-chrześcijanie muszą się z tym zmierzyć. Ci pogano-chrześcijanie, którzy chcą odmawiać judeo-chrześcijanom współudziału, no bo przecież odrzucili Chrystusa. Bo przecież wiadomo, że nie wszyscy odrzucili. Dobrze. Więc widzimy, że plan Boży jest złożony, a każda ze stron chciałaby go troszeczkę uprościć, ze stron sporu. Widzimy wypowiedzi, które pokazują jakby, że obraz Jezusa jest pokazany jakby tak dwoiście, w sensie takim, Synu swoim, Synu Ojca, tak? Ale Panu naszym. Pokazuje, że z jednej strony plan Boga jest taki, aby Chrystus był właśnie w tej rzeczywistości pokazanej i naturalnej, i nadnaturalnej, ale też pokazuje, że od razu ten element jest łączący. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Widzimy, że Paweł od początku swojego listu traktuje wszystkich odbiorców na równi. Nie stawia między nimi jakichś barier. Dobrze. W centrum ważnym elementem jeszcze jest to, że ta Ewangelia, ta dobra nowina jest zapowiedziana przez proroków. To jest motyw, który się pojawia tutaj i oczywiście w tym fragmencie na samym końcu listu powraca. To jest również po pierwsze zwrot do tego, że ta tradycja, tak, prawdy o Mesjaszu, o Chrystusie, jest w rękach Żydów naprawdę od początku. I to jest też pewne przywołanie, pewnego jakby no zwrotu, jakby pewien apel do tego, żeby po prostu ci, którzy jakby chcą to zniwelować, żeby po prostu wzięli to pod uwagę. Musimy też zwrócić uwagę na taki drobny element. Paweł przedstawia się tutaj, teraz wyjdę troszeczkę poza to centrum. A nie, pozwólcie, że zostawię jeszcze na sekundkę tutaj w tym centrum. W samym środku, w wersecie 4, pojawia się takie sformułowanie, który został ustanowiony Synem Bożym w mocy, według Ducha Uświęcenia przez zmartwychwstanie. Być może wy nie macie bezsennych nocy z powodu tego stwierdzenia, ale niektórzy chcą widzieć w tym sformułowaniu to, że Pan Jezus niekoniecznie ma ten pierwiastek boski taki oczywisty. Jeżeli nie pierwiastek boski, to po prostu nie jest po prostu Bogiem, nie można go tak traktować, bo przecież został ustanowiony Synem Bożym. Czyli jakby ktoś odchodzi do tego tekstu jakby z troszeczkę z innym zestawem jakby
podejścia do samego jakby tego, co Bóg robi i co uczynił z Chrystusem. No i bierze ten fragment z tym sformułowaniem ustanowiony jako jakiś z dowodów na ten temat, że właśnie skoro został ustanowiony, to znaczy, że na pewno kiedyś nie był. To słówko, które tutaj się pojawia, to jest słówko chorizo i ono ma rzeczywiście kilka znaczeń. Odseparować, podzielić, ale też wyznaczać granice, ale też decydować, rozstrzygać, postanawiać, określać, oznaczać. W odniesieniu do człowieka właśnie czasami oznacza wskazać, ale też desygnować, ustanowić. I problem, jaki tutaj mamy, to jest to, że łatwo czasami nam rozwinąć jakąś koncepcję w oparciu właśnie o jedno słowo. W tym wypadku dość o szerokim polu znaczeniowym i się gdzieś zakało puczkać, ale kiedy się popatrzy na ten tekst listu Pawła szerzej, to widać, że Paweł robi przynajmniej dwie rzeczy takie, które pozwalają nam uwierzyć, że rzeczywiście w Chrystusie widzi Boga. Po pierwsze, dość często w całym liście umieszcza Chrystusa i Ojca jako współdziałających w obszarze, do którego człowiek nie ma wstępu. Czasami są te akcje wymienne w różnych miejscach tego listu, ale też mamy tekst bardzo sympatyczny, który być może pamiętacie. To jest z Rzymian 9:5. To przywołam go, jak on mniej więcej brzmi, tak? Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierze i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. W związku z tym Paweł nie za każdym razem w sposób absolutnie klarowny wypowiada się, tak, i używa słów, które czasami są może dla nas jakby chwiejne, ale nie sądzę, aby miał jakąś inną koncepcję Chrystusa niż takiego, który jest Bogiem. To uznałem, że warto skomentować to słowo, bo może w waszych uszach też brzmieć troszeczkę dziwnie. Dobrze. Marku, przepraszam, czy mogę tylko króciutki komentarz dodać do przekładu Biblii Warszawskiej w tym miejscu? Dobra. Bo rzeczywiście ten fragment, który został tak oddany w Biblii Warszawskiej, on jest nie do końca zgodny z semantyką języka greckiego. Bardzo dobrze filologicznie jest oddany przekład żydowski w tym miejscu, gdzie w przekładzie żydowskim czytamy, ja przeczytam dosłownie, duchowo okazał się on z mocą Synem Bożym. I to tłumaczenie w przekładzie żydowskim jest bardzo wiernie oddanym tłumaczeniem z wieki. Natomiast tutaj w przypadku Biblii Warszawskiej, biorąc pod uwagę to, że no tutaj nie do końca zachowano to, o czym wcześniej wspominałeś przy tłumaczeniu, pewną polaryzację z greki, no mamy tutaj w 4a bardzo dziwny zwrot, który no, ciężko byłoby pogodzić z tym, co znajdujemy w manuskryptach. A więc tutaj duchowo okazał się on z mocą Synem Bożym, wyznaczonym przez te zmartwychwstanie. Więc widzimy tu zasadniczą różnicę i przekład żydowski bardzo fajnie i wiernie oddaje to, co jest w rzeczywistości w manuskryptach uznawanych tutaj za autorytatywne. Natomiast Biblia Warszawska, no, jest to jeden z przykładów, gdzie no, nie ma tej rzetelności tłumaczenia, jest to zbyt literacko oddane. Konsekwencje są takie, jak powiem wam tak, trochę mi brakuje tej tablicy. Widzicie? Sekundkę. Bo ja osobiście skłaniam się do tego, który został wskazany. Ja się składam do czegoś takiego, ponieważ potem dalej w 10 rozdziale Paweł skorzysta również z zapowiedzi prorockich, które opisywały, z księgi oczywiście Izajasza, pewne losy Chrystusa, które miałby zapowiedziane. I odwołując się od tych tekstów, jakby konfrontuje swoich odbiorców z prawdą taką, że oto ten Jezus,
na tym Jezusie spełniło się właściwie w sposób bardzo czytelny to, co Izajasz odpisywał. Ale przepraszam, do horizon. Rozumiem, że do greckiego wyrazu horizon, tutaj argumentując to, co mówisz. Bo ja mówię, że bo ten wyraz jest płynny w zależności... Ja wiem, ale ja mówię, że w jakim kierunku ja się jakby z nim jakby ustawiam, ponieważ w innym miejscu, oprócz tego, że Paweł mówi wprost o Chrystusie, który ma właśnie jest... jak wam przeczytałem tutaj, cytaciem, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki, tak? Oprócz tego, to jeszcze w innym miejscu argumentuje właśnie za tym, że ten Jezus był tym Chrystusem wskazanym przez Boga, bo właśnie wskazywały na Niego teksty prorockie, ale też Jego życie, jakby pokrywając się z tymi zapowiedziami, było tym dowodem właśnie, że Bóg mówi, to jest ten Mesjasz, tak? To ten jest tym Mesjaszem, o którego mi chodziło. Ja idę jakby w tym kierunku, ale to okej, okay, nie przedłużajmy tego. Pokazał z mocą, że Synem Bożym był Ducha Świętości. Dobrze, zostawmy to, żebyśmy tutaj jakby nie przesadzili z dużą ilością jakby rzeczy, tak? Dobrze, chciałbym wam zwrócić uwagę, że Paweł się przedstawia jako sługa, ale to słówko, jak powiedziałem, być może lepiej byłoby oddać jako niewolnik, dulos. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ Paweł sam w całym liście będzie pokazywał się odbiorcom jako przykład tego, że nie idzie za mocą ciała, ale raczej poddaje się sam Chrystusowi i Bożemu sposobowi na usprawiedliwienie. W 10 rozdziale 10:3 tam pamiętacie może, że jest krytyka, że po prostu oni odbiorcy, część jakby to, która jakby spotyka krytykę ze strony Pawła, mówi, że no, usiłują iść za ludzkim sposobem jakby do usprawiedliwienia. Wymyślają jakby sobie swój sposób. I to nie jest sposób Boży. Ale ten sposób właściwie właśnie eksponuje człowieka, jego siłę, jego zdolności. Dam radę, będę skrupulatny i tyle. Paweł, przedstawiając się jako właśnie być może nawet wręcz niewolnik Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, też byłby bardziej wyrazistym, takim bardziej mocnym określeniem na to, że on jednak poddaje się Bożemu rozwiązaniu. Nie szuka swojego rozwiązania, ale podąża za Bożym rozwiązaniem, za pojednaniem z Bogiem i życiu w zaufaniu Bogu. Dobrze. Okej. Wyjdźmy teraz z tego centrum, jeszcze spadnijmy na chwileczkę na dół. Chciałbym, żebyście zwrócili, że w tym liście właśnie, jako przykład, będziemy mieć zamiennie, że łaska przychodzi i od Pana Jezusa, i od Boga. Tak? Czyli właśnie to jest jakby jedna z takich prostych ilustracji, kiedy Chrystus jest jakby postawiony w tej samej jakby relacji źródłowej odnośnie łaski w stosunku do nas. Pojawia się tutaj po raz pierwszy określenie dość dziwne, posłuszeństwo wiary. Posłuszeństwo nam się jakby, no może nie tyle źle kojarzy, ale po prostu kojarzy się jakby z pewnym rygorem. I w połączeniu z wiarą, no tworzy jakiś taki zupełnie zwrot, nie wiadomo właściwie, jakby to miało grać. Jeżeli jednak wiemy, że odbiorcy szukają innych sposobów na usprawiedliwienie, to nagle misja, aby przywieść wszystkie narody do tego, aby uznały wartość zaufania Bogu i wierności Boga jako podstawy do tego, by wejść w relację pojednania, to nagle rozumiemy, że to już jest przymiarka do tego, co Paweł chce im powiedzieć, że nie ma innej drogi, tak? Kiedy mówi o posłuszeństwie wiary dla wszystkich narodów, to być może Żydzi w Rzymie jeszcze tego nie czują, ale to się okaże, że ich ma na myśli również. Tak? Bo to są drobiazgi, w których po prostu wychodzi to, że Paweł musi przemówić i do jednych, i do drugich, ponieważ i jedni, i drugi, ale na swój sposób usiłują
wypracować sobie, czy uznają, że po prostu zasługują na usprawiedliwienie, na status pojednania, status sprawiedliwy. Dobrze. Pojawia się tutaj też ciekawe przejście. U góry, w wersecie pierwszym, mamy samego Pawła jako apostoła. Tutaj już jest powiedziane, przez którego otrzymaliśmy łaskę, liczba mnoga. Łaskę i apostolstwo. Niektórzy chcieliby widzieć w tym odniesienie do innych apostołów. Ale apostolstwo no to po prostu posłannictwo w pewnym sensie, tak? Więc pytanie jest takie. Czy Paweł ma na myśli wszystkich wierzących? Czy Paweł ma na myśli tutaj judeo-chrześcijan? Jako ci, którzy byli właśnie pierwotnymi odbiorcami słowa od Boga i potencjalnie mieliby prawo jakby troszkę lepiej rozumieć to słowo. A może, i przyznaję się, że ja w tym kierunku chyba zaczynam zmierzać coraz bardziej, a może Paweł ma tutaj na myśli liderów. Tego wam jeszcze nie powiedziałem odnośnie kontekstu. Do tego dojdziemy, kiedy będziemy przerabiać następne fragmenty, ale mam wrażenie, że list do Rzymian ze względów na różne swoje elementy, do których dojdziemy, mam wrażenie, że jest skierowany nie do szerokiego grona wierzących, którzy siedzą na dużej sali czy na jakimś tam w amfiteatrze i słuchają tego listu, ale mam wrażenie, że jest adresowany do liderów społeczności, mikrospołeczności w Rzymie, bo wydaje się, że chyba wierzący w Rzymie funkcjonowali raczej właśnie jako grupy wierzących niż jeden w takim, jak dzisiaj my jesteśmy przyzwyczajeni, miasto, jakiś duży zbiór, jedno miejsce spotkania i tak dalej. W 16 rozdziale mamy kilka takich drobnych miejsc, które sugerują, że spotykają się ludzie właśnie z jakimiś lokalnymi liderami i ci liderzy na całe szczęście tam, przynajmniej w Rzymie, mają ze sobą kontakt i napisanie takiego listu jest w ogóle możliwe, aby oni się razem z nim zapoznali. Ja idę w tym kierunku teraz. To jest jakby moja optyka. Nie musicie tego przyjmować w żaden sposób, jak większość rzeczy, które tutaj mówię, no ale to jest... skłaniam się po prostu do czegoś takiego, że tutaj Paweł zwraca się do liderów jako do tych, którzy również w podobnej służbie jak on się znajdują. Dobrze. Ważne jest, czasami nam umyka i ludziom dookoła nas umyka fakt, że Ewangelia jest Boga. Czyli dobra nowina to jest coś, co jest projektem Boga. To jest coś, co Bóg widzi, że człowiek potrzebuje. I jeżeli tego jakby nie zapamiętamy, to gdzieś jakby cała optyka Boga będzie szwankować. Zwróćcie uwagę, że zaczyna się tutaj od zaznaczenia, że chociaż jest powołany do zwiastowania, to jednak tej dobrej nowiny, która jest Boga, tak? Potem widzimy, że tą dobrą nowiną jest Chrystus sam. A w końcu mówi znowu o tym zwiastowaniu dla imienia Jego. Dla imienia Jego to jest zwrot, który fajnie się czyta. Ale pytanie, co pod to podkładamy jako znaczenie, tak? Wydaje się, że zrozumienie tutaj prostego imienia Jezus, czy tytułu jednego z wielu, czy być może i chodziłoby o imię Boga, zrozumiane jako tetragram, no wydaje się, że to chyba w ogóle nie będzie szło jakby po linii myśli Pawła. Więc widzimy, że Ewangelia wychodzi od Boga i gdzieś ma do Niego prowadzić, ale chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli to pierwsze miejsce, w którym imię Boga zostaje wypowiedziane przez, wydaje mi się, że przez samego Boga Jahwe w sposób opisowy,
abyśmy troszeczkę poczuli, co w tym miejscu może się pojawiać jako znaczenie w tej wypowiedzi Pawła. Wyjścia 34 w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Różnica między tysiąclatką a Brytyjką jest taka, że wypowiedź zasadnicza tutaj w tysiąclatce jest, wychodzi z ust Boga. Natomiast w Brytyjce, że mówi to Mojżesz. Przy czym rzecz polega na tym, że to Mojżesz w tym spotkaniu prosił o objawienie się Bożej chwały. Tak? Prosił Boga, by to Bóg mu coś ujawnił, coś mu pokazał. Dlatego wydaje mi się, że logiczniejsze jest przyjęcie tego tłumaczenia, które pokazuje, że Bóg się przedstawia Mojżeszowi. Dobrze, Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Jakkolwiek końcówka brzmi przykro, to jednak zestawienie liczb, które obejmują Boże nastawienie do człowieka, trzeba powiedzieć, że jest zdecydowanie na korzyść rzeczy pierwszych. Miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Zobacz, jakie nagromadzenie terminów pozytywnych w stosunku do człowieka w kontekście tego, że człowiek ma problem i dlatego potrzebuje miłosierdzia, łagodności, wstrzemięźliwości w gniewie, łaski, wierności, tak? Zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Cała fala szeroka pozytywnych nastawień Boga w stosunku do człowieka, choć nie jest tak, że Bóg nie pozostawia sobie przestrzeni do kary, piętnowania niegodziwości, nawet jakby w tym układzie pokoleniowym. Ale jednak do trzeciego i czwartego pokolenia, a tu mamy tysięczne, w tysięczne pokolenia. Chciałbym, żebyś do nas przemówiła ta kompletna, totalna dysproporcja. Trzeba powiedzieć, że ten obraz Boga bardzo mocno się wbił w świadomość Izraela na tyle, że w różnych tekstach Starego Testamentu odnajdujemy jego echo. Pan, liczb 14-18, tak? Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Psalm 86:15. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. 45:8. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Joela 2:13. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Nehemiasza 9:17. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. Zwróćcie uwagę, element wierności się tutaj pojawia. Tak? No i oczywiście trochę przewrotnie Jonasza 4:2. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Oczywiście to jest wyrzut do Boga, nie? Jak pamiętacie, Jonaszowi się nie podobało, że szef jest właśnie taki. No dobrze. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że coś, dobra nowina od Boga wychodzi i spotyka się ze służbą, z oddaniem, która się toczy, bo właśnie ktoś ma określony obraz Boga. Tak? Dlatego też niektóre tłumaczenia oddają zamiast tego dla, które w Grece to jest hyper, oddają ku czci imieniu Jego. Tak? Czyli w pewnym sensie, aby to dobro, którego doświadczamy i które po prostu z woli Boga rozsiewamy, aby chwała za to, aby coś dobrego, jakby to wywyższenie tej dobroci Boga stało się
stało się, dokonało się w jakiś sposób, tak? Czyli abyśmy przywiedli do posłuszeństwa dla imienia Jego, czyli żebyśmy to robili dlatego, bo Bóg jest tego nie tyle wart, ale po prostu, bo On jest dobry, tak? Bo On taki właśnie jest, tak? I to posłuszeństwo wiary w związku z tym jest, jest jakby misją łaski, misją odpuszczenia, misją zwiastowania Boga, który właśnie miłosiernie odniósł się do człowieka. Strasznie długo, wybaczcie, to już widzę, że będzie kaszana. Dobrze, czy macie jakieś pytania do tego fragmentu? Mnóstwo. Musimy iść dalej. Dobrze. Musimy iść dalej. W takim razie zobaczmy na fragment po drugiej stronie. Ten fragment jest w sumie niestety dość skomplikowany. Zaczyna się bardzo łagodnie i fajnie. Tak, bo wydaje się, że po pierwszej cząstce a temu, który ma moc stwierdzić was, to już wszystko wiemy. No a potem się zaczyna tylko mieszanie. Czyli to, co Paweł lubi. To, co Paweł lubi najbardziej. Tak? Czyli widzimy, że na krawędziach jest w jakiś sposób wyczuwalny przez nas zwrot do Boga. Tak? I to rzeczywiście się potem spotyka w wersecie 27. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Ale w środku zaczyna być pewien rozwój dziwny takich cząstek idei, które no, wydaje mi się, że mógłbym połączyć w sposób właśnie taki, jak pokazałem, czyli równoległy, ale niestety tutaj jest już pewna kumulacja treści ze środka argumentacji Pawła i wyczuwam, że to może być dla was ciężkostrawne. Zacznijmy może w takim razie od rzeczy łatwiejszych i może jakoś to ogarniemy. Popatrzcie sobie, co się pojawia w akcentach obydwu tych szeregów. Ale teraz objawiony. Wszystkim narodom obwieszczony. Czyli teraz jest czas, że to, co było no, z początku, możemy powiedzieć, Ewangelia, tak, została obwieszczona, objawiona. Na początku z kolei tych szeregów mamy według Ewangelii mojej i przez Pisma Prorockie. Tak? Widzimy, że w jakimś sensie Paweł przedstawia Boga, tak, któremu chce oddać cześć, że jest w stanie utwierdzić odbiorców właśnie w oparciu o zawartość tej Ewangelii, którą on im zwiastuje, ale też przez, to, które, przez te treści, które są potwierdzone również w pismach prorockich. Czyli ta dobra nowina w jakiś sposób znowu wraca w połączeniu z tekstami prorockimi, co widzieliśmy już w fragmencie początkowym. Widzimy w końcu w cząstkach oznaczonych przez B1 i B2, że nagle pojawiają się znowu postaci Jezusa Chrystusa, a dokładnie Jego zwiastowania, oraz według tutaj postanowienie wiecznego Boga. Czyli Jezus i Chrystus i Bóg pojawiają się jakby razem w tej pracy nad ujawnieniem tej tajemnicy, nad ujawnieniem Ewangelii. W środku, tutaj nie w środku, to dużo powiedziałem, na poziomie tej, w tej cząstce C1 i C2, o błąd, C2, tak, wybaczcie. Pojawiają się takie elementy, które na pierwszy rzut oka to właściwie nie wiadomo, czy można je właściwie połączyć na poziomie takich tematów. Według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej. No i teraz po prostu musielibyśmy sobie zadać pytanie, co było tą tajemnicą. Łatwiej by nam było to odkryć po przeczytaniu całego listu. No więc odkrywamy tajemnicę, pomagam. Tą tajemnicą jest to, że poganie mogą wejść w pojednanie z Bogiem, nie stając się Izraelitami, Żydami, tak? Nie wchodzą w tą ścieżkę przejścia na judaizm i ta dobra nowina jest to, że sama ufność ku Bogu jest dostatecznym krokiem ze strony człowieka, by wejść we właściwą, dobrą relację z Bogiem, tak? I to jest tajemnica, która teraz Paweł objawia i jest tą dobrą, po części dobrą nowiną, po części wyjaśnię dlaczego, jeżeli nie wyjaśnię, to po prostu ja powiem dlaczego powiem po części. A w każdym razie jest on elementem tajemnicy, która przez wieki
pośród Izraela jakby nie wybrzmiała dostatecznie czytelnie i mocno. Dlatego teraz przez rozwiązanie, co było tą tajemnicą, możemy zrozumieć, że przywiedzenie do posłuszeństwa wiary łączy się z tym, tak? Ponieważ skoro ta wiara jest kluczem i ta wiara jest czymś danym kluczem dla każdego, dla wszystkich ludów, w związku z tym łączy się z tym zadaniem, jakie Paweł ma i jakie my mamy, jakie mają liderzy, tak, aby przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkich, tak? Bo teraz ta tajemnica już przestała być tajemnicą i jest czymś, co powinno być doświadczeniem możliwie wszystkich ludzi. No. Dobrze. Mam świadomość, że to nie musi w waszych uszach brzmieć najbardziej jakby gładko tutaj, jeśli chodzi o ten układ, ale na razie nic lepszego nie potrafiłem wymyślić, a wydaje mi się, że jest w tym coś, co jednak trochę siły ma. Względem przekładu brytyjskiego dokonałem tutaj jakby zmiany, nie ja sam jeden, ale inne przekłady również takie coś mają. W Brytyjce możemy przeczytać, że według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie. Natomiast prawda jest taka, że w Grece nie mamy tego przyimka i jest po prostu krótko zaznaczone tam zwiastowania Jezusa Chrystusa, co wydaje się, że w argumentacji Pawła tutaj, na samym końcu tego listu, ma swoją wagę, ponieważ znowu pokazuje właśnie i Boga, i Jezusa jako współuczestniczących w ujawnieniu treści Ewangelii, tej tajemnicy, jako czegoś, co ma być odkryte i dane wszystkim ludziom do wiadomości. Dobra. Trzeba po prostu zwrócić uwagę, że Paweł używał określenia tajemnica, ale z drugiej strony potrafił z ksiąg prorockich jednak pewne treści wyciągnąć. Czyli zwróćcie uwagę, pojawiają się sformułowania, które trzeba traktować jednak właśnie tak dość miękko, tak? Bo to była i tajemnica, i nie tajemnica. Kto zrozumiał to wcześniej, to mógł być tego uczestnikiem i mógł to w jakiś sposób w swoim życiu w jakiś sposób stosować, tak? Natomiast ewidentnie ta prawda, choć zawarta w tekstach prorockich, jednak nie wybrzmiała rzeczywiście przez Izrael do świata zewnętrznego z należytą mocą. Okej. Zwróćcie uwagę, ponownie powraca według postanowienia wiecznego Boga. Znowu wraca jakby ten temat, że ta cała Ewangelia jest właśnie gdzieś źródłem jej jest sam Bóg. Na samym końcu tego tekstu pojawia się mądrość Boga, tak? Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że pod koniec 11 rozdziału tam się pojawia po raz bodajże nie pierwszy, ale dość taki mocny mądrość Boga. I w kontekście dyskusji, w jakiej po prostu Paweł jaką toczy z odbiorcami, ta mądrość nie odnosi się do jakby wiedzy Boga o wszystkim, o poznaniu każdej rzeczy, myśli i tak dalej. Ta mądrość jest wyrazem mądrości Boga co do jego planu zbawienia. Jak to wymyślił, jak to realizuje, że nad tym panuje, że zrobił to tak, a nie inaczej, jako proces historyczny, z czym być może my mamy problemy, ale jednak Paweł widzi w tym Bożą właśnie mądrość i wydaje mi się, że jakby w takim zabarwieniu to ta mądrość tutaj na samym końcu tego listu powraca. Czy coś chciałem, jeszcze jedną rzecz? Zwróćcie uwagę, że na początku mamy aluzję miękką, chociaż
wprost stwierdzenia nie ma, że jest mowa o Bogu, ale jednak wiemy, że o Bogu mowa jest. Tak? I to o takim, który ma moc. Tutaj jest z kolei o Bogu, który jest mądry i chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Tak? A w środku akcenty idą do objawienia, do obwieszczenia. Gdybyśmy wrócili się do tego fragmentu początkowego, z początku Ewangelii, to na zewnątrz były teksty o zwiastowaniu, o powołaniu apostolskim. A w środku z kolei był Chrystus. Chrystus w mocy, zmartwychwstały i tak dalej. Wydaje się, że Paweł zrobił taką sztuczkę, że pomiędzy tymi tekstami z początku i końca, które każdy z nich ma podobną troszeczkę budowę, bo każdy z nich ma taką prostą budowę koncentryczną, wymienił tematy pomiędzy tym, co było na zewnątrz w części pierwszej i je skierował na środek w sekcji końcowej, a to, co było w środku jakby, Syn Boży Chrystus, Jego tożsamość i moc, zostało rozrzucone na krawędzie we fragmencie kończącym ten. Co by z tego miało wynikać? Jeszcze będę myślał nad tym. Ale ewidentnie widać, że być może Pawłowi chodziło o spięcie tych dwóch elementów w życiu kogoś, kto chce podążać za Chrystusem i chce być jego sługą i chce oddać swoje życie na służbę Bogu. Dobrze. Myślę, że czas na przerwę. Mam taką jedną myśl odnośnie właśnie spięcia jednego i drugiego fragmentu. W jednym i drugim w zasadzie pojawia się motyw właśnie jakiegoś objawienia, nie? Obwieszczenia. Tak. U góry właśnie obwieszczenia, że to jest ten Chrystus. Tak. O tym właśnie głosimy, a tutaj jest obwieszczenie w ogóle o tej Ewangelii, tej wiary, która ma być udziałem wszystkich. Nie? I się zastanawiam, czy te słowo, nad którym się tam zastanawialiśmy, tak, właśnie u góry, czy nie można też oddać tak, jak oddajesz tutaj to jako obwieścić, tak? Obwieścić. No, został obwieszczony Synem Bożym. Rozumiem. Nie wiem, czy to samo słówko by aż na to właśnie pozwoliło. Domyślam się, że nie, ale zastanawiam się, czy można... Być może idea... pojawia się takie znaczenie. Uczynić wiadomym. Wydaje mi się, że takie znaczenie też się pojawia. Wydaje mi się, że też się chyba pojawia w tamtym miejscu. Zwróćcie uwagę. Mieliśmy dwa teksty. W tekstach było dużo mowy o dobrej nowinie, tak? Czy Paweł w tych dwóch fragmentach wyjaśnił, o co chodzi z dobrą nowiną? Tylko o kim jest? Jeszcze ogólnie. Nie, tylko powiedział, co jest tą dobrą nowiną. A powiedział, komu jest potrzebna ta dobra nowina? A powiedział, dlaczego jest potrzebna? Chcę wam tylko powiedzieć, że jak zadałem wam zdanie na początku, pojawiają się tylko grube stwierdzenia, ale ich objaśnienie pojawi się dużo dalej. Tak? My jesteśmy oswojeni z tym językiem, więc wydaje nam się, że wszystko jest jasne, tak? No dobra nowina to dobra nowina, tak? Ale czy kiedykolwiek się zastanawiali się, co jest dobrego w dobrej nowinie? Proszę? Co jest dobrego w dobrej nowinie? Proszę? No proszę bardzo, widzicie. Dobra nowina, która jest złą nowiną, tak? Czy macie jakieś inne punkty widzenia, co jest dobrego w dobrej nowinie? Prawda. Że wszystko... Nie, jak będziemy hasłem odpowiadać na hasło, to nam się nic nie rozjaśni. Spróbujmy być konkretniejsi. Co dobrego jest w dobrej nowinie? Że nie musimy polegać na sobie, czyli na zawodnych nas, ale na kimś, kto jest niezależny. Czyli objawienie dobrego Boga jest elementem dobrej nowiny. Na wierności Boga, nie? Jest życie. Zbawienie w Jezusie. Że Jezus umarł, zmartwychwstał i żyje. I to jest obwieszczane. To jest podstawa. To umarł, zmartwychwstał. Życie wieczne. To jest cel Ewangelii. Jana 20 wszystko pisze dokładnie, ale po co to jest wszystko robione?
Zwróćcie uwagę, Paweł nie tłumaczy się, ale mówi de facto coś. Ktoś potrzebuje dobrej nowiny. Ktoś potrzebuje dobrej nowiny, bo z jakiegoś powodu teraz jest w takim stanie, w którym coś nie idzie tak jak należy, tak? No zachęcam Was do przemyśleń na temat. Cieszę się, że niektórzy uważają, że po prostu jest to zupełnie prosta sprawa, co jest dobrego w dobrej nowinie. Ale zauważyliście, że te głosy były różne w jakimś tam stopniu, co nie? Ale mi się wydaje, że dlatego te głosy są różne, bo żadne z tych głosów w zasadzie nie zawierało w sobie pierwiastka prawdy. Tu chodzi o coś innego, bo... Przepraszam, jeden brat powiedział prawda. Dobra nowina też ma w sobie element prawdy jak najbardziej, bo jest ta prawda objawiona w Synu, czyli prawda o Ojcu, o Synu, zamierzenie, plan Boży i tak dalej. To rozumiemy. Tylko, że dobra nowina, w zależności od potrzeb, kiedy czytamy przede wszystkim właśnie księgi epistolarne, więc listy, Piotr, Jan, Jakub, Juda, Jan, bracia, apostołowie i inni pozostali pisarze Nowego Testamentu skupiają się na tych elementach dobrej nowiny, które są potrzebne w tych społecznościach, w których były adresowane te listy w szczególny sposób, a więc wychodzą naprzeciw innymi słowy potrzebom braci, którzy z jakiejś przyczyny obraz dobrej nowiny został zachwiany w wyniku czegoś. I tutaj, kiedy mamy do czynienia z listem Pawła do społeczności w Rzymie, która była rzeczywiście podzielona pod kątem dwóch poglądów, a więc poglądu judeo-chrześcijańskiego i poglądu braci, którzy wywodzili się z pogan, którzy się tutaj bardzo mocno ścierali. I teraz, jeżeli się skupimy na tym liście pod kątem właśnie Ewangelium, dobrej nowiny, to Paweł tutaj wychodzi naprzeciw tego, żeby nie stracić sprzed oczu tym, czym jest dobra nowina. Bo rzeczywiście to, co tutaj zostało mówione do tej pory, to jest prawdą i faktem jest, że to bardzo poważnie zagrażało społeczności braci w Rzymie, ponieważ ich uwaga została całkowicie odwrócona od tego, mijała się z powołaniem tych braci, kim oni są. Oni się skupiali na pewnych rzeczach, które burzyły pokój, a nie na tym, co jest najistotniejsze jako dla nas, dla chrześcijan. Dobra, dziękuję.